Siemanko, witam. Jak wiecie, z dzisiejszego odcinka zajmiemy się diagnostyką silnika i innych podzespołów przy pomocy takich ogólnodostępnych urządzeń, które możemy wszyscy sobie zakupić i wszyscy w łatwy i prosty sposób możemy ich używać. Dużo zapytań było o to w komentarzach, więc postanowiłem, że to zrobimy. Ale zanim do tego przejdziemy, słuchajcie, jest nas już ponad 2000. Także no mega się cieszę, że podobają Wam się te filmiki, że subskrybujecie, także dzięki wielkie. Jeśli chcecie być na bieżąco, zajrzyjcie w opis do filmiku, tam znajdziecie link na Instagrama, znajdziecie link na Face'a, gdzie wrzucam wcześniej jakieś zdjęcia z tego, co teraz robię, a robię sporo, bo robi się renowacja siedzeń, tak, tych siedzeń z tymi dziurami tutaj w Audi, no staram się je tutaj zaszpachlować, pomalować, żeby je jakoś odnowić, będzie pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach. Zobaczymy, jak ten silnik, w jakim stanie jest po prostu i wiele innych rzeczy. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zapraszam bardzo. No i zapraszam do oglądania. Dzięki. Okej, mamy tutaj trzy elementy najważniejsze, tak? Ten potraktujemy troszeczkę osobno, bo jest to interfejs do gazu, do instalacji gazowej. No to też jakby pierwszy raz w ogóle coś takiego mam, dzięki Waszym tutaj podpowiedziom okazało się, że tam wtyczka w silniku, o którą pytałem, to jest właśnie do gazu i zakupiłem sobie takie urządzonko. Do niego przychodzi, trzeba dokupić odpowiednią końcówkę, tak? Odpowiednią końcówkę do swojego gazu, taki jaki mamy zamontowany, do swojego sterownika, tak? U mnie akurat była taka, mam Staga 300+, o ile dobrze kojarzę, i taki kabelek sobie zakupiłem. Kolejna rzecz bardzo popularna to jest takie coś, co wpinamy w port OBD2, tak bodajże, czy tam OBD, nieważne. Praktycznie w każdym samochodzie się to znajduje. Koszt takiego cudeńka to już od 10 zł tak naprawdę, no to było w granicach 50 zł. To się nazywa interfejs diagnostyczny ELM 327. Działa on na Bluetooth. Ściągamy sobie aplikację na telefon i tam możemy odczytać podstawowe parametry. Także to też pokażemy. No i tutaj trzecia jakby końcóweczka łącznie z laptopem. Trzeba mieć laptopa, tak żeby to podłączyć. I to jest bardzo podobne urządzenie do tego. Tyle, że to jest na Bluetooth, jest takie, powiedzmy sobie, mało profesjonalne do doraźnego sprawdzania, co jest nie tak z naszym samochodem, gdy gdzieś wyjeżdżamy. A tutaj tym już możemy naprawdę sporo zrobić, bo możemy coś tam sobie zaprogramować, sprawdzić więcej parametrów, odczytać jakieś wyniki tego typu rzeczy. Nie jestem specem w tych tematach, także nie omówię Wam dokładnie, co tam można tym zrobić i jak to zrobić, ale pokażę Wam, w jak prosty sposób można odczytać, zinterpretować błędy, skasować je, żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje z naszym samochodem, z silnikiem, czy z innymi podzespołami, gdy nagle w trasie, czy gdzieś wyskoczy nam check engine i nie wiadomo, co tutaj zrobić, tak? Bo jest gdzieś środek nocy, a my jesteśmy w pustkowiu. Także tak to wygląda. W pierwszej kolejności zajmiemy się chyba LPG, ponieważ silnik jest totalnie zimny i chciałbym zobaczyć właśnie, jak szybko on się nagrzewa na tym LPG, co możemy odczytać po podłączeniu tego programu. Także ja to szybko podłączam i jedziemy z tym tematem. U mnie w samochodzie całe podpięcie do gazu znajduje się tutaj. Taka to jest wtyczka. Także po prostu sobie bierzemy, gdzie to jest. Bierzemy sobie i podłączamy to urządzonko. No, jedną ręką to sobie możemy. No, ale podłączamy to i ciągniemy resztę do komputera. Tak jakby po prawidłowym podłączeniu tu się świeci zielona lampeczka, mimo żaróweczka, w sensie dioda. Mimo, że tutaj nie mam jeszcze podłączone do komputera, to tutaj już zasilanie jest. Tak, żeby nam się połączył tutaj jakby ten cały komputer LPG do naszego auta, musimy mieć włączony zapłon. I oczywiście tutaj stan mamy już połączony. Cóż, od razu wyskakuje nam tutaj, że mamy 8 cylindrów. Tutaj po drugiej stronie ciśnienie gazu,
temperatura reduktora, temperatura gazu, wartości sondy lambda, obciążenie cylindrów na każdy cylinder, obciążenie, tak? Mamy tutaj podstawowe ustawienie sterownika gazu, czyli temperatura, tak jak tutaj, temperaturę, w której się przełącza na gaz, czyli jak reduktor osiągnie 40 stopni, to nam się przełącza na gaz. Jakieś progi przełączania, które do końca nie wiem, o co tutaj chodzi, tak, możemy sobie ustawić wskaźnik tutaj, ja mam zatankowany na maksa, ale możemy sobie ustawić wskaźnik jakby gazu, żeby pokazywał nam dobrze. Mój nie pokazuje dobrze, bo już po przejechaniu mniej więcej 100 km pokazuje mi, że jestem na rezerwie, także muszę tym się pobawić. Ale coś, co bardzo nas interesuje, to tutaj, i to jest na przykład moja mapa gazowa i mapa do benzyny. No i tutaj możemy stwierdzić, czy ona się bardzo rozjeżdża, czy się nie rozjeżdża, czy musimy iść sobie do gazownika, czy nie do gazownika, tak? Tutaj jeden kolor to jest oczywiście benzyna, to jest niebieski, a gaz to jest zielony. Również mamy błędy, możemy sobie odczytać błędy ze sterownika gazu. No, u mnie nie ma na szczęście żadnego. Autokalibracja, słyszałem, żeby tego nie ruszać, także tego nie ruszam. No i odpalimy sobie samochód, zobaczymy, jak szybko się nagrzewa, szczególnie tutaj właśnie ta temperatura i reduktor, żeby zobaczyć, jak szybko on się przełączy nam na gaz, zwłaszcza że tak jak widać tu jest minus 2 stopnie, bo jest minus 2 stopnie na dworzu, także odpalam auto i patrzymy, jak to się będzie tutaj zmieniać. Okej, dobra, samochód już jest odpalony. Tutaj od razu nam się też zmienił jakby odczyt. Widzimy, że chodzi na benzynie na razie. No i musi się rozgrzać, żeby zaczął chodzić na gazie. Tutaj mamy odczyty właśnie, jeśli chodzi o jakieś czasy wtrysku, lambdy. Słuchajcie, jeśli ktoś się na tym zna bardzo, to niech mi zdiagnozuje, czy to jest wszystko ok, czy nie jest ok. Temperatura reduktora jest 0 stopni, gazu 1 stopień. Zobaczymy sobie mapę tutaj. No powiem wam, jakiś czas temu też patrzyłem na to, bo mam już ten komputerek z tydzień czasu i było lepiej, było dużo lepiej, więc jeśli, tak jak mówię, ktoś się na tym zna i chciałby tutaj pomóc, żeby powiedzieć, czy muszę jechać do tego gazownika, co tutaj zrobić, to śmiało piszcie w komentarzach, a my poczekamy. Zobaczcie, już jest 5 stopni, nie? Także już jest 6 stopni. Także naprawdę bardzo szybko się tutaj nagrzewa. Ja sobie tutaj zostawię na timelapse, żeby po prostu wiedzieć, jak szybko przy tej temperaturze on się przełącza na gaz. Także robimy szybki timelapse. Na gaz. Jak dla mnie bardzo szybko, 2-2,5 minuty, postaram się to zliczyć konkretnie i podać tutaj wartość na monitorze. Jak widzieliście, nie dotykałem gazu, także on cały czas chodzi na biegu jałowym, te 700-800 obrotów, no bardzo szybko. Obciążenie silnika 2%, także super. No i tutaj możecie sobie właśnie zdiagnozować. No, ja widzę, że ta mapa się zaczyna troszeczkę rozjeżdżać, ale też słyszałem, że trzeba to zrobić, to sprawdzenie w czasie jazdy, także jeśli ktoś ma o tym większe pojęcie, to śmiało. Tak jak wspomniałem, tu podstawowe ustawienia możecie sobie ustawić, sprawdzić przy jakiej temperaturze to się przełącza, zobaczyć tutaj sobie inne rzeczy. Ja wam nie będę tutaj, tak jak mówię, nie znam się aż na tyle na tym, żeby wam mówić, co tu można zrobić i jak to zrobić, sobie musicie sami do tego dojść. Program darmowy do ściągnięcia, do wszystkich jakby sterowników ściągamy program sobie darmowy, on jest jakby
pełnej wersji, tak mi się wydaje, także możemy tutaj zrobić wszystko. Okej, no a my idziemy dalej do następnego jakby naszego urządzenia skanującego. Następny w kolejności jest nasz laptopik, ta zielony jakby zielone złącze diagnostyczne, które pokazywałem, no i VCDS, najbardziej znany. Ja używam akurat tutaj, w tym momencie, tak? To nie jest tak, że cały czas używam tylko tego, tylko różnych jakby wersji, ale tutaj Wam pokażę VCDS-a Lite'a. Bierzemy sobie Select i na przykład chcemy sobie sprawdzić silnik. On się nam tutaj połączy. Oczywiście musimy mieć zapłon włączony lub silnik. Ja mam akurat silnik włączony, bo zimno tu jak nie wiem. Kody błędów. No oczywiście, że są. Tak? Oczywiście. Sonda Lambda się świeci. No i prawdopodobnie za małe... albo i więcej. No tak. Sonda Lambda. No i tutaj te numerki, jak macie tutaj. 17521 i na przykład ten tu niżej. Wpisujecie sobie w internet i to wszystko Wam jakby wyskakuje w internecie. Ja sobie, że tak powiem, skasuję te błędy. Troszeczkę ich jest. Skasuję je sobie i sprawdzę jeszcze, żeby zobaczyć, co to jest. Ale widzicie, kasujemy to. Znika nam błąd z dechy rozdzielczej. On się zapewne pojawi, ale no cóż, tak? No i tutaj możemy wiele rzeczy zrobić. No mówię, nie będę tutaj się jakby rozwodził nad tym, co dokładnie, w jakich tutaj blokach, bo to musicie sobie sami sprawdzić, ale tak jak tu no, obroty, lambda, temperatura, tutaj przepływka, ten mass flow, no naprawdę naprawdę dużo. Jeśli ktoś ma chęć i ochotę spojrzeć na to, zobaczyć, czy tutaj w miarę jest wszystko ok, bo ja też nie na wszystkim się znam, także byłbym wdzięczny, lub jeśli muszę pokazać jeszcze jakiś blok tutaj lub coś innego zrobić, to śmiało dajcie znać, bo sam chciałbym wiedzieć z ciekawości, czy tutaj wszystko jest ok. No ale to był silnik, możemy tutaj też dużo więcej rzeczy zdiagnozować, tak? Na przykład, no ja mam problem również z ABS-em. Także weźmiemy sobie tutaj na przykład ABS. No i wyskoczy nam na pewno błąd, że mam to, że pika i tutaj się zaświecają wszystkie kontrolki, to jest akurat normalne. Także nie przejmujcie się tym. Mi wyskoczy błąd czujnika ciśnienia, tam G201 czy coś takiego. Także też się tym nie przejmujmy. Wiem, że on jest do wymiany, walczę z tym, także także zaraz go powinienem dostać pocztą i również będę go wymieniał. No i tu praktycznie możecie sobie sprawdzić wszystko, zaprogramować, zaadoptować, jeśli macie tam jakąś pełniejszą wersję, także też polecam każdemu majsterkowiczowi, który chce sobie sprawdzić stan samochodu przed zakupem, w trakcie jego użytkowania, żeby co chwilę nie jeździć do serwisu, bo te stare samochody mają to do siebie, że co chwilę wyskakuje check engine czy jakieś inne ustrojstwo, a tym naprawdę możemy zdiagnozować sobie wszystko i w niedużych pieniążkach, bo też ten kabel do podłączenia do komputera kosztuje około 50 zł, także jak najbardziej polecam. Skrzynia biegów również, tu jest automat, śmiało możemy ją sobie sprawdzić. Mam nadzieję, że nic tutaj nie wyskoczy nam, żadne błędy, bo to będzie ciekawostka. Nie powinno tutaj nic być. No, nie mamy żadnych błędów, także jest ok. Bardzo się to przydaje przy wymianie oleju, ponieważ no, musimy sprawdzić sobie temperaturę jakby tutaj w skrzyni biegów tego oleju. I tutaj, gdzie to było? W czwórce chyba. I w czwórce, o tak, tutaj mamy temperaturę tego naszego oleju w skrzyni biegów i jeśli robimy serwis, czyli wymieniamy olej, to według procedury musimy go rozgrzać do odpowiednich temperatur. To jest najprostszy sposób, żeby właśnie sprawdzić, jaka jest temperatura, żeby trafić w ten odpowiedni moment, żeby wiadomo, ta temperatura nie była za niska ani za wysoka. Ok, jedziemy do ostatniego, do ostatniej tutaj naszej jakby komputerka diagnostycznego, tego najprostszego, czyli interfejsu na Bluetooth. Używam jeden z programów, które używam. Program nazywa się Olivia Drive.
Pokażę go Wam nie dlatego, że jest jakiś tam lepszy czy gorszy, ale dlatego, że jest jednym z najbardziej takich przejrzystych programów, bo jakby tutaj ładnie wszystko widać, tak? Więc wciskamy sobie tutaj start po prawej stronie na dole i łączymy się Bluetoothem z naszym interfejsem. Samochód mam odpalony, także on sobie zczyta wszystkie dane właśnie z samochodu. Nie wszystko da się zczytać, tak? Od razu tutaj trzeba zaznaczyć. Są różne programy do różnych samochodów. Jedne sobie będą radziły lepiej, inne będą sobie radziły gorzej. Także tutaj trzeba sobie potestować, co nam najbardziej odpowiada. Jest tego naprawdę multum, także wiecie, no jest z czego wybierać. Jak widać obroty, troszeczkę dodam gazu. Wzrasta wszystko. Można tutaj sobie zmieniać parametry, oczywiście ustawiamy tutaj sobie w ustawieniach, jaką mamy pojemność samochodu, żeby to było jak najbardziej jakby wiarygodne. Ja tego nie mam ustawione, także to spalanie to tam, wiecie, z przymrużeniem oka, bo to mnie jakby nie interesuje, ale prędkość nam pokazuje, średnią prędkość. Tutaj jest jakby też przepływ powietrza, temperatura płynu chłodzącego, także naprawdę multum rzeczy. Szczególnie przydatne to jest w samochodach, które nie mają komputera pokładowego, które są starsze, a te wszystkie opcje są jakby dostępne, tak? Wystarczy się podpiąć pod to OBD i część rzeczy da się wyciągnąć z tego programu. Tutaj mamy też czytanie i kasowanie błędów. Nie mam żadnych błędów, więc pewnie nic nie pokażę, ale możemy sobie pobrać kody. Nie ma nic, tutaj możemy je sobie odczytać, możemy wyczyścić te błędy, także pewnie teraz będzie przy... O nie, nie ma reklamy, także super. Następne opcje, mamy parametry dynamiczne, czyli jakby w czasie rzeczywistym możemy coś sobie posprawdzać. Kurde, szczerze Wam powiem, że nigdy z tego nie korzystałem. Dobra, przejdziemy dalej. Logi. Ja mam tutaj logi jakby z wakacji, z innego auta, pokazuje mi, ile przejechałem, jakie było średnie spalanie, koszt nie mam ustawione, także no, na pewno nie 2300 zł, także też bardzo przydatna funkcja, ale to jest najlepsze, tu możemy sobie zmieniać sensory, tak, jest tego naprawdę dużo. Większość tych aplikacji jest bardzo podobna, te wszystkie sensory i tak dalej są bardzo podobne do siebie, działa to podobnie, mówię, różnią się tylko szatą graficzną oraz jedne jakby lepiej obsługują daną markę pojazdu, drugie troszeczkę gorzej, tak? Także jak najbardziej polecam każdemu, kto jakby nie ma tego komputera podkładowego, chce w tani, prosty sposób sobie zdiagnozować usterkę, jedziecie kupić nowy samochód, wkładacie to do gniazda, szczytujecie sobie ewentualne błędy, patrzycie sobie tutaj na parametry silnika. No macie bardzo, bardzo dużo przydatnych informacji za niewielkie pieniądze i naprawdę przystępny i prosty sposób dostępne. Także polecam jak najbardziej zaopatrzyć się w to, bo bardzo, bardzo się przydaje, szczególnie przy kupnie nowych samochodów i szczególnie w trasie, kiedy no nie mamy komputera, a nagle wyskoczy nam jakiś błąd, to tym szybciutko możemy sobie zdiagnozować wszystko. No w ten właśnie sposób mamy wszystkie jakby najprostsze metody diagnostyczne dostępne dla nas wszystkich omówione. Bardzo polecam, którykolwiek z tych jakby systemów będzie dobry, takiego do amatorskiego diagnozowania. Wszystko zależy oczywiście od Waszych funduszy, zdolności manualnych i tak dalej, ale jak widzicie, można zdiagnozować sobie samemu podstawowe usterki i jedna taka diagnoza to już macie 50-60 zł zaoszczędzone, bo tyle to kosztuje w serwisie zazwyczaj, więc po pierwszej diagnozie już Wam się zwraca jakby koszt zakupu któregokolwiek z tych urządzeń. Dzięki raz jeszcze, słuchajcie, za oglądanie, dzięki za te wszystkie subskrypcje, polecam do odwiedzenia raz jeszcze Facebooka, Instagrama, żeby być na bieżąco, no i klikajcie tutaj łapki w górę, bo będzie dużo fajnych materiałów, także dzięki raz jeszcze, do zobaczenia, cześć!